Ja myślę, jedzenie że warto karnivora. byłoby jeszcze na koniec chociaż dwa zdania dodać o tym błonniku, który jest tak tutaj strasznie wychwalany przez ludzi. Natomiast można zauważyć, ja sama zauważyłam to, zresztą nawet jest takie badanie, bardzo fajne badanie, które dotyczy zaparć i błonnika w diecie. W tym badaniu wzięło udział 63 osoby, które miały tak zwane idiopatyczne zaparcia, czyli idiopatyczne, czyli to lekarze sobie wymyślili bez poznania przyczyny, czyli oni nie wiedzą, czemu te zaparcia są, ale one są. No i teraz w tym, te osoby, które cierpiały na zaparcia, to one cierpiały nie tylko na to, że gdzieś tam jest zaparcie, ale też miały różnego rodzaju bóle przy oddawaniu stolca, czy różnego rodzaju krwawienia z odbytu. I tak naprawdę okazało się, że dopiero po całkowitej eliminacji błonnika, całkowitej, te zaparcia, łącznie z różnego rodzaju bólami, krwawieniami i innymi tutaj dolegliwościami, praktycznie się skończyły. I teraz, jeśli chodzi o sam błonnik, to mówi się, że gdzieś tam błonnik pomaga nam się wypróżnić. I teraz tak, no, błonnik rzeczywiście jest taką substancją, której my nie trawimy. Więc ona rzeczywiście będzie zwiększała objętość, on będzie zwiększał objętość naszej kupy. Tylko teraz pytanie, czy jeśli my mamy zaparcie, to czy my rzeczywiście chcemy, żeby ta kupa była większa? Bo jeśli na przykład stoją samochody w korku, to dodanie większej ilości samochodów absolutnie nam tego korka nie rozluźni. Wręcz przeciwnie, trzeba byłoby część tych samochodów wyjąć, co by ten korek rozluźniło. Także na pewno, jeśli chodzi o zaparcie, większa ilość błonnika nie spowoduje tego, że tego zaparcia nie będzie. Przy wszystkich chorobach jelit, czy to jest choroba leśniowskiego krona, czy to jest wrzodziejące zapalenie jelita grubego, czy to nawet jest SIBO, czyli przerost flory jelitowej, eliminacja błonnika, dopiero eliminacja błonnika sprawi, że możemy osiągnąć jakąkolwiek remisję. Także absolutnie ten błonnik nie jest niezbędny. I drugą kwestią, którą tutaj przedstawiają ci te osoby, które gdzieś tam ten błonnik wychwalają, to jest to, że z błonnika produkujemy krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, takie jak propionian, octan, maślan. I rzeczywiście tak jest. Natomiast warto dodać, że po pierwsze na diecie mięsożercy tkanka łączna, czyli różnego rodzaju fragmenty, kolagen, skóra, jakieś chrząstki. No ja oczywiście nie każę tu nikomu jeść chrząstek, ale na przykład skóra czy jakieś elementy, gdzie tej tkanki łącznej jest więcej, na przykład jeśli chodzi o wołowinę, jakaś łata czy tam pręga, to można sobie takie części mięsa spożywać. Ja osobiście bardzo takie części lubię, dlatego że kolagen na diecie mięsożercy też jest fermentowany do krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych. Było bardzo fajne badanie, które było przeprowadzone na osobach chorujących na reumatoidalne zapalenie stawów i po prostu tym osobom podawano peptydy kolagenowe i okazało się, że one z tych peptydów kolagenowych wytwarzają krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe. Także jeśli chodzi o ten mit błonnika, czy nasze, nawet naszą tą mikroflorę, bo generalnie no, nasza mikroflora głównie zależna jest od naszych rytmów okołodobowych, ale to już może zostawię na temat chronobiologii. Natomiast chciałabym tylko zaznaczyć, że absolutnie ten błonnik nie jest nikomu do niczego potrzebny. Wręcz przeciwnie, eliminacja błonnika może ci dać więcej korzyści. Poza tym, tak jak powiedziałam wcześniej, błonnik jest też taką substancją antyżywieniową, który wiąże różnego rodzaju minerały i powoduje, że ty te minerały wydalasz i nie są one przyswajalne przez twój organizm, więc będzie prowadził też do różnego rodzaju deficytów, jeśli chodzi o składniki odżywcze. Także no myślę, że to z grubsza tyle, jeśli tutaj miałabym coś jeszcze takiego istotnego dodać do mojej wypowiedzi. A z drugiej strony błonnik jest naprawdę świetnym pokarmem dla pozytywnej mikrobioty. Tak, tylko to właśnie o to chodzi, że mikroflora, właśnie to są te, bo to nie chodzi o błonnik, to chodzi o te krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe. To one są pokarmem i nasza mikroflora wytwarza z tego krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, które są paliwem następnie dla niej oraz są paliwem dla naszych kolonocytów. Tylko też, jeśli my spożywamy na przykład masło, czy jakieś inne tłuszcze, to tam też jest dużo tych krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych. Poza tym, tak jak powiedziałam, funkcję błonnika tutaj zastępuje nam kolagen. To jest taki troszkę błonnik zwierzęcy, czyli ta tkanka łączna zwierzęca, z której my produkujemy dokładnie to samo, czyli te krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, którymi odżywia się nasza mikroflora. Temat jest na pewno skomplikowany. Nie mam na pewno kompetencji, żeby dyskutować tu. Więc zakończmy tutaj ten temat. To był tylko przedsmak, a premiera całej rozmowy już od piątku dostępna na moim drugim kanale podcastowym.
link w opisie. Jeżeli dotarłeś do tego miejsca, to zostaw w komentarzu taką oto emotkę małpki. Pokazuje mi ona, że nie jesteś botem, a prawdziwym homo sapiens. I dodatkowo wspierasz cały projekt darmowych rozmów najwyższej jakości oraz moje morale. Zostaw jeszcze subskrypcję, aby być na bieżąco i widzimy się w piątek. Cześć!